Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj moim gościem i państwa gościem pan Tadeusz Strzępek, ale zanim wystartujemy, jak zwykle proszę o współpracę, czyli poinformowanie mnie, czy w waszych domach zagościł głos obywatelski, zarówno wizją, jak i fonią. Jak się okaże, że wszystko się zgadza, to wtedy ruszę z ogłoszeniami, a potem przejdziemy do naszego. Jakże, jak już powiedziałem wcześniej w rozmowie telefonicznej z Tadeuszem, jakże jednego z cyklu moich ulubionych programów, programów historyczno, jasno i wyraźnie słychać, historyczno-polityczno-społecznego, ale przede wszystkim z naciskiem na historię, z naciskiem na historię prawdziwą, a to, co nasz gość Tadeusz powie, nawet z naciskiem na prostowanie pewnej historii, bo z tego, co zrozumiałem, to, o czym dzisiaj usłyszymy, potrzebuje wyprostowania i potrzebuje rozjaśnienia, gdyż nie wszyscy przewodnicy albo większość przewodników, którzy po Kazimierzu Dolnym, bo o tym terenie będziemy dzisiaj rozmawiać, oprowadzają olbrzymie rzesze, proszę państwa, olbrzymie rzesze turystów, mijają się z prawdą, bądź po prostu są niedoedukowani. To za chwilę te wątpliwości rozwieje nam specjalista, ale zanim tradycji stanie się zadość, przeczytam ogłoszenia. Okej, mówię nieskładnie, bo zaglądam w trzy przekaźniki, wszystko się zgadza czołem, fonia okej, czyli udało się, dopracowane. Wskaźniki nam idą powolutku do góry, czyli OBS z prawej strony też mi pracuje. W takim razie czytam, proszę państwa, ogłoszenia. Ogłoszenia. Wszystkie osoby, które chcą dołączyć do Watahy Głosu Obywatelskiego, prosimy przed przyjściem na spotkanie o obejrzenie dwóch programów dostępnych na kanale Głosu Obywatelskiego. Pierwszy program Watahy Po co dlaczego z 25 sierpnia, a drugi z 15 października. Watahy idą dalej. Nowy termin Watahy Brzeskiej Głosu Obywatelskiego i nowa lokalizacja. Brzeg, ulica Piastowska 6B przed restauracją Wozownia w każdy piątek o 19. 10 grudnia nie będzie spotkania w innych miejscach na terenie Opolszczyzny. Po uprzednim kontakcie mailowym wataha.opolska.brzeg, łącznie pisana, przy czym brzeg wielką literą, małpainteria.pl. Spotkanie Watahy Lubelskiej, piątek, 10 grudnia, godzina 18, pomnik partyzanta Kraśnik. Spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego Pińciów odbędzie się w piątek, 10 grudnia o 17 w parku przy Fontannie. Spotkanie Watahy Warszawskiej Głosu Tylko dla Nowych Osób odbędzie się w piątek, 10 grudnia o 18.30 przy pomniku Chwała Saperom w parku Sapera na warszawskim Powiślu. Spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego w Skarżysku Kamiennej odbędzie się w piątek, 10 grudnia o 17 przy Fontannie, ulica Norwida 16. Spotkanie dla nowych członków Watahy Głosu Obywatelskiego w Radomiu jutro o godzinie 19.15, ulica Szewska 14. Spotkanie dla osób chcących dołączyć do Watahy Świętokrzyskiej w piątek, 10 grudnia o godzinie 17.30 w Parku Miejskim obok Muszli. 11 grudnia o godzinie 11 spotkanie otwarte Watahy Szczecin Głosu Obywatelskiego na Polanie Sportowej niedaleko Pętli Głębokie. Watacha Brzeska Głosu Obywatelskiego zaprasza na konferencję pod tytułem Ochrona praw i wolności obywatelskich w czasie pandemii COVID-19. 11 grudnia o godzinie 17 Zespół Szkół Medycznych, ulica Ofiar Katynia 25, brzeg, prelegenci. Mecenas Paweł Nogal, mecenas Izabela Stefańska Nogal. Zapraszamy w imieniu szanownych prelegentów, jak i w imieniu organizatorów, na czele których stoi ciocia Kalina, nieoceniona ciocia Kalina. Spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego w Zielonej Górze odbędzie się 12 grudnia o 12 przy fontannie przy Palmiarni. Zapraszamy również osoby nowe. Spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego w Katowicach odbędzie się w niedzielę 12 grudnia o 17 pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Katowicach, ulica Szeptyckiego 3. Watacha Głosu Obywatelskiego Warmia i Mazury zaprasza nowe osoby na spotkanie 12 grudnia o 12 przy ulicy Gdańskiej 22, ruiny zamku biskupów warmińskich w Braniewie. Prosimy o kontakt watacha.go, przy czym go wielkimi literami, .warmia.mazury@protonmail.com. Spotkanie dla nowych osób chcących dołączyć do Watahy Głosu Obywatelskiego w Sieradzu
Park Mickiewicza przy parkingu w niedzielę 12 grudnia o 15. Spotkanie dla nowych członków Stalowej Woli. 17 grudnia przy Miejskim Domu Kultury, ulica 1. Nie, ulica 1 sierpnia, przepraszam, 9, godzina 16. Ulica 1 sierpnia, 9, godzina 16. Czekamy 20 minut. To jest ogłoszenie ze Stalówki, ze Stalowej Woli. Spotkanie 17 grudnia. Watacha Starogard Gdański Głosu Obywatelskiego zaprasza serdecznie na konferencję pod tytułem Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień. Aspekty prawne, która odbędzie się 18 grudnia, sobota o 16 w sali budynku PKP w Starogardzie Gdańskim, pierwsze piętro. Prelegenci: lekarz Katarzyna Gierszewska, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz Magdalena Ruszczyńska, specjalista chorób wewnętrznych, Wojciech Kokociński, sędzia, Jacek Błaszkowski, radca prawny. Serdecznie zapraszamy Watacha Głosu Obywatelskiego. Spotkanie Watachy Głosu Obywatelskiego Kujawsko-Pomorskiej, niedziela 19 grudnia o 11, brama wodna, ulica Spichrzowa 7, 86302 Grudziądz. Spotkanie Watachy Płockiej Głosu Obywatelskiego dla nowych osób odbędzie się w poniedziałek 20 grudnia o godzinie 18 przy schodach do amfiteatru między hotelem Starzyński a sądem. Kontakt wgo@protonmail.com. To by było na tyle, drodzy Państwo. Zanim jeszcze przejdę do głównego dzisiejszego tematu i zanim oddam głos naszemu gościowi, proszę o odświeżenie. Oczywiście zapomniałem o tym powiedzieć. Tych ogłoszeń jest tak wiele, że zapomniałem o tym powiedzieć, że przecież pierwsza przeszkoda w tym naszym biegu przez płotki to jest to, że po 3-4 minutach zawiesza nas YouTube, ale po odświeżeniu nadal jesteśmy. Kto się odświeżył, ten odświeżony siada dalej do naszej audycji. Proszę Państwa, uprzedzając komentarze jednorazowych bądź krótko będących na naszym czacie gości, że tyle problemów w kraju, na świecie, a my gadamy o głupotach, chciałbym powiedzieć, że naszą największą bronią jest świadomość. Świadomość wynika z wiedzy. Wiedza z kolei bezpośrednio przenika się z historią. Wyciągając wnioski z historii, wsłuchując się w to, co się już wydarzyło, gdyż wielokrotnie na antenie już mówiłem, że nic nowego wokół nas się nie wydarza. To wszystko, co się dzieje dookoła, można przewidzieć, jeżeli pozna się historię, bo to wszystko już było. Sprzęt się zmienił, ale gra jest ta sama. Więc uważam za stosowne i uważam za główną misję Głosu Obywatelskiego jako kanału, jako telewizji internetowej, za przedstawianie takich historii, za poznawanie z ludźmi, którzy tą historią nie tylko się szczycą jej znajomością, ale tą historią żyją, którzy tę historię poznają, a najlepsi specjaliści to są ludzie, którzy ukochają swój lokalny teren, swoją małą ojczyznę i mówią o historiach ziem, na których codziennie żyją, oddychają tym powietrzem, po której to ziemi stąpają. I dziś będziemy chcieli Wam przybliżyć ten jakże wspaniały fragment Polski. Powtarzam, chodzi tu o obszar Kazimierza Dolnego, chodzi tu o pogranicze ziemi radomskiej i Lubelszczyzny. Jakże bliski również mojemu sercu. Także, drodzy Państwo, zamieniajmy się w słuch. Spróbujmy, jeśli zadawać pytania, to adekwatny do tematu bądź do sytuacji, która się w tej chwili dzieje. A dla Was mogę powiedzieć, przygotowuję, tak jak obiecałem, na przyszły tydzień. Jestem dziś po rozmowie a propos wydarzeń tych, które nas otaczają. Bieżączki przygotowuję. Kolejny program z Edytą, która już śledzi pewnego rodzaju poczynania, które być może będą owocować tym, że siła i nacisk i akcent polityczny będzie przesuwany przez Sasów, bo dogadała się ze sobą Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Australia na jakieś ruchy nie tyle społeczne, co gospodarczo-militarne, które będą stawiać Australię w innym świetle. Powtarzam, Edyta doskonale zgłębi ten temat i o tym opowie, co by się zgadzało z tym, co od kilku tygodni dzieje się w Australii. Przygotowują sobie teren na to, żeby przesunąć siłę ciężkości, być może nawet z Europy, na tę część świata. Być może jest to przygotowanie do prężenia mózgów przeciwko Chinom i Rosji.
A przy okazji Rosji od razu, Edyta, postara wam się powiedzieć i zanalizować politykę zagraniczną, politykę pokojową, ale może nie tyle pokojową, co politykę status quo, utrzymania pokoju według Rosji, która to przyczajona, spróbujemy to udowodnić, używa miecza, które w szczególności zachodnia Europa, ale i w ogóle zachodnia cywilizacja zawiesiła w powietrzu, i używa go, jak zazwyczaj to bywa, tą drugą stroną. Miecz jest zawsze obosieczny i trzeba pamiętać, że wznosząc ten miecz do góry, trzeba mieć na nim maksymalną kontrolę, bo nie wiadomo, na czyją głowę ten miecz spadnie. O tym wszystkim będziemy mówić w przyszłym tygodniu. To tak a propos zapowiedzi i oczywiście podtrzymuję swoją informację nadal. Będziemy w przyszłym tygodniu prawdopodobnie mieli prezesa Fundacji Bronimy Munduru, więc o tym też sobie porozmawiamy. Drodzy Państwo, bądźcie z nami. Drodzy Państwo, wchodźcie na kanał Głosu Obywatelskiego z tego względu, że nie będą do was przychodzić powiadomienia, bo tak zadecydował YouTube. Nie tylko zresztą a propos Głosu Obywatelskiego, ale większości tego typu stacji, więc zaglądajcie, żebyście byli na bieżąco. Nagadałem się, ale to jest mój obowiązek. Witam cię, Tadeuszu. Bardzo mi przyjemnie. Witam cię, Andrzeju. Pięknie zacząłeś, aż się wzruszyłem, jak cię słuchałem. W każdym razie, no, to tak jest, że pozornie historia, o której będziemy teraz rozmawiać, nie ma nic wspólnego z tym, co się teraz dzieje. Ale to tak nie jest. Jeżeli pozwolisz, słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, cieszę się i wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchaczy serdecznie witam. Pozdrawiam tego wieczoru. Więc zacznę to, co będę później mówił. Może zacznę od kilku cytatów, bo to jest istotne. Więc tak, cytat numer jeden. Tadeusz Miller. To był wybitny architekt i pisarz jednocześnie, który niestety nie żyje już od kilku lat. On napisał taką książkę pod tytułem 3000 lat państwa polskiego. Tak, proszę państwa, 3000, nie żadne 1000, albo nawet znacznie więcej. Więc on coś takiego powiedział. Historia to prawda o przeszłości, pomagająca budować przyszłość. Zniekształcona staje się przyczyną błędnych poczynań i klęsk społeczeństwa. Cytat kolejny. Napoleona Bonaparte. Historia to uzgodniony zestaw kłamstw. I jeszcze kolejny cytat. Danuta Padiasek. Historia nie jest tym, co się wydarzyło, ale tym, co zostało zapisane. I jeszcze jeden, ostatni cytat Feliksa Konecznego. Władza dyktuje prawa. Psie pole było jedną z największych bitew średniowiecza, gdzie król Bolesław Krzywousty zmasakrował wojska niemieckie. Z przyczyn politycznych ta niemiecka klęska ukrywana jest przed Polakami. No to już sobie państwo sami dopowiedzcie, dlaczego jest wiele rzeczy ukrywanych. No generalnie często rozmawiam z różnymi, zdawałoby się, wykształconymi ludźmi, doktorami i jakoś tak nie użyję słowa jakiegoś dosadnego, ale no przeraża mnie ich brak wiedzy historycznej. No oczywiście ja sam też wszystkiego nie wiem, no ale staram się dociekać przynajmniej, jak to było naprawdę. Ponieważ mieszkam w Kazimierzu Dolnym, a ściśle mówiąc koło Kazimierza, w Męćmierzu. Męćmierz to jest taka wioseczka w górę Wisły, jakieś 3 kilometry od rynku. Bardzo urocza wieś, miejsce urocze, kultowe wręcz. Także zapraszam państwa. Więc skupiłem się na Kazimierzu Dolnym, no, moim ukochanym miejscu, do którego zacząłem przybywać, będąc jeszcze studentem warszawskiej ASP. Moi profesorowie jeszcze przedwojennej daty jakby ciągali nas tutaj na plenery. No i ta miłość do tego miasteczka i do tego miejsca, do Męćmierza, zaowocowała tym, że no, zamieszkałem tutaj na stałe w końcu po
po latach różnej tułaczki zbudowałem tutaj dom. I tak, proszę Państwa, Kazimierz Dolny, Wietrzna Góra, Wetrna Chora, bo to tak się kiedyś to miejsce nazywało, ta osada nad Wisłą, Wetrna Chora, bo tak, tak to brzmiało w naszym prapolskim języku. Nasz język ewoluuje, więc gdybyśmy chcieli zrozumieć naszych przodków sprzed kilkuset lat, byłoby nam trudno. Na przykład teksty Jana Kochanowskiego, które niedawno udało mi się troszeczkę zgłębić, były nie do zrozumienia dla współczesnych Polaków i gdzieś tam pod koniec XIX wieku zostały przetłumaczone ponownie na nasz współczesny język i dzięki czemu możemy to rozumieć. Więc Wetrna Chora, chora w każdym języku słowiańskim to była góra. Tutaj jest taka święta góra prasłowiańska, Góra Trzech Krzyży teraz. Ale tych wzgórz jest tu w okolicy więcej. Na niektórych właśnie po drugiej stronie Wisły jest Janowiec piękny. Również są trzy krzyże. Proszę Państwa, tam gdzie były te trzy krzyże kiedyś, przed setkami lat, stały posągi naszych bóstw prasłowiańskich. Tutaj stał posąg Triglava, Trzygłowa. Więc stąd te trzy krzyże. Ale to jest dłuższa dywagacja historyczna. Natomiast ja się chciałem skupić na tej nazwie Wetrna Chora. Kazimierz Dolny. Dlaczego Kazimierz Dolny? No bo proszę Państwa, mniej więcej w połowie XIII wieku, więc jakieś 1240, może troszeczkę później, tego dokładnie nie wiem, nie wiadomo, bo zapisków nie ma dokładnych, szczegółowych. Książę sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy, Kazimir, ten, co kazi pokój, sprowadził do Kazimierza Dolnego zakon Norbertanek, ale również Norbertanów. To był zakon męski i żeński wówczas. Norbertanie, zakon krzyżowy, po prostu na siłę, ogniem i mieczem wprowadzili tutaj chrześcijaństwo, które na tych wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej no jeszcze długo się opierały. Ludność miejscowa opierała się wprowadzeniu chrześcijaństwa, więc wprowadzono je na siłę. Zrzucono ten posąg Triglava, zniszczono świątynie prasłowiańskie, które tutaj były. Na ich miejscu pobudowano kościoły, kaplice. No to oczywiście nie stało się nagle, to trwało lata całe. Ale jako ciekawostkę powiem Państwu, że według moich dociekań, no bo ja już wiele lat nad tym pracuję, do tego stopnia jakoś się skupiłem na tym, że zacząłem to wszystko spisywać i to się skumulowało, powstała, jeszcze nie wydałem tego, ale myślę to wydać, no już mam tych notatek kilkaset stron różnych, a jeszcze się zaczęło, kiedy miałem 18-19 lat, bo ja skończyłem szkołę średnią w pobliskich Puławach i często lubiłem tam spędzać czas w Puławskiej Bibliotece, która mieści się tuż przy Pałacu Czartoryskich. Wtedy jeszcze przypadkiem trafiłem na książkę wydaną w XIX wieku. Mam ją w pamięci do tej pory. Nie pamiętam już jej tytułu, a potem dopiero jak zacząłem te rzeczy studiować, to doszedłem do wniosku, że musiała to być książka Tadeusza Wolańskiego, naszego legendarnego naukowca, wymazanego z historii. Bardzo niewielu ludzi, intelektualistów wie, kto to był. No i całkiem niedawno, kilka lat temu, próbowałem ponownie odnaleźć w tej bibliotece
tej książki, ale nie ma nawet śladu po niej. Zresztą to jest oddzielny wątek, proszę Państwa, że naszą historię się jakby celowo wymazuje. Giną różne książki z różnych dziedzin, z bibliotek. Bardzo często są to naukowe książki. Wczoraj rozmawiałem przez telefon z lekarzem, z naszym znakomitym kolegą, no nie będę wymieniał nazwiska, który mówi, że z wielkim jakby bólem stwierdził, że znikają naukowe książki medyczne z bibliotek. Zastanówcie się Państwo dlaczego, więc to nie tylko historyczne, ale i naukowe z różnych dziedzin. Więc wertując tę książkę Wolańskiego, już wtedy, kiedy miałem niespełna 20 lat, dowiedziałem się bardzo wiele o starożytnych dziejach Słowian. Więc proszę Państwa, zgłębiam tę historię już wiele lat, bo z tej książki po raz pierwszy dowiedziałem się, że nasi przodkowie mieli swoje pismo już tysiące lat temu. I że wiedza o naszych przodkach ukryta jest gdzieś w Tybecie, w klasztorach tybetańskich. Proszę Państwa, my mamy niezwykłą historię i to miejsce Wetrna Góra, Kazimierz Dolny, to według moich dociekań ma historię sięgającą 3000 lat. Wystarczy tam pojechać i nie tylko jak 90% turystów wejść na rynek, który jest przepiękny i ma świetny, proszę Państwa, klimat, ale kilka kilometrów przed rynkiem, może dwa, skręcając w lewo, przejedziemy przez wspaniałe, nie wiem, może się pomylę, paleolityczne wąwozy. Poczujemy tę atmosferę, że jest to miejsce wyjątkowe i jest to miejsce, które długo, długo jeszcze przed naszymi świadomymi ruchami już było bardzo ważne, nie tylko dla tego regionu, ale dla tej części Polski. Także zachęcam Was wszystkich. To nie jest absolutnie program zrobiony, żeby nam ktoś nie zarzucił. Teraz trochę pośmieszkuję z urzędem, nie wiem, miejskim, powiatowym w Kazimierzu Dolnym, ale jest to wspaniałe miejsce, naprawdę warte, żeby je odwiedzić, żeby prześledzić tę historię, o której już Tadeusz wspomniał i o której za chwilę nam, proszę Państwa, opowie. Skąd Wietrzna Góra? I dlaczego akurat Kazimierz Dolny? To jest drugie pytanie. I dlaczego akurat Kazimierz Dolny opierał się aż do XIII wieku, walczył wręcz, żeby nie przyjąć chrześcijaństwa, które zostało potem narzucone siłą? Takie są fakty historyczne. Niech tu się nikt nie obrusza, niech tu nikt tego nie odczytuje jako ataku na chrześcijaństwo. No drodzy Państwo, mówimy tu o historii. Skąd Wietrzna Góra i dlaczego akurat Kazimierz Dolny? A gdzie był Kazimierz Górny? To troszeczkę Kazimierz Górny, więc wróćmy do nazwy Kazimierz Dolny. Kazimir, ten książę sandomierski, który był bardzo taki pobożny, który tutaj wprowadził, umocnił chrześcijaństwo. Kazimir w języku każdym słowiańskim, mir oznacza pokój. Kazi, ten co niszczy pokój. Więc musiał niszczyć pokój siłą miecza i stąd jego przydomek Kazimir, Kazimierz. No chcę Państwu wspomnieć, że w tym czasie odbył się pochód Mongołów, najazd Tatarów na ziemie wschodnioeuropejskie, mniej więcej dokładnie w tym czasie 1241 Khan tatarski z tą całą nawałą tatarską ruszył na zachód w kierunku ówczesnych polskich ziem. Dotarł do Lublina, który kompletnie został złupiony przez nich. Następnie oparł się przy pobliskiej Wąwolnicy, która nie została zdobyta. W tym czasie, no teraz to jest osada, niewielkie miasteczko na trasie między Lublinem a Kazimierzem, ale wtedy to było miasteczko
warowne o sporym znaczeniu handlowym, no, na trasie ze wschodniej Europy w kierunku właśnie Wietrznej Góry Kazimierza Dolnego później. Musimy tu powiedzieć, żeby być rzetelni, że wtedy handel i głównym traktem handlowym była Wisła. To, czego w dzisiejszych czasach... No to troszeczkę później opowiem o tym. A no, tak, ale to, czego to, w dzisiejszych... To było skrzyżowanie szlaków, szlaku no kołowego ze wschodu i szlaku wodnego, który prowadził od południa, od Krakowa aż do Bałtyku, do Gdańska. Zresztą Gdańsk właśnie dzięki temu handlowi wiślanemu zdobył ogromne znaczenie i bogactwo. Kazimierz Dolny przez kilkaset lat był największym portem rzecznym w Europie, ówczesnym portem rzecznym. Ta jego świetność trwała tak mniej więcej między końcem XV wieku, a końcem, no, gdzieś do potopu szwedzkiego, więc druga połowa XVII wieku. No, ale jeszcze dokończę o tej nawale mongolskiej, która dotarła do pobliskiej Wąwolnicy. Nie udało się jej Turkom, Tatarom, przepraszam, zdobyć Wąwolnicy. To z tym związana jest legenda piękna, nie będę o tym więcej jakoś się rozwodził nad tym. W każdym razie Tatarzy ominęli łukiem Wietrzną Górę, Wetrzną Chorę. I także jest to jedna z poszlak, że wówczas Kazimierz Dolny, Wietrzna Góra była osadą warowną. Mamy tutaj taką piękną wieżę, która góruje nad miasteczkiem i która w tej chwili jest takim celem wypraw turystycznych, ale według moich dociekań, zresztą to potwierdzają różne zapiski, tych wież było więcej. To znaczy była kolejna wieża, która się znajdowała na terenie aktualnego klasztoru. I między tymi dwiema wieżami rozciągał się pas umocnień warownych, które broniły dostępu do Wisły, do takiej jakby komory celnej, jako że tutaj istniała bardzo żywa przeprawa przez Wisłę, więc ten szlak kołowy ze wschodu na zachód odbywał się przez Kazimierz Dolny. I drogą wodną Wisłą, no, po prostu pobierano tutaj myto, ewentualnie przeładowywano towary na większe łodzie albo z wozów na łodzie. Także to było bardzo żywe, tętniące życiem miejsce z tysiącem warsztatów, warsztacików, spichlerzy. No, tych spichlerzy, których gromadzono towary, różne towary. Ja tutaj się naliczyłem, no, co najmniej kilkadziesiąt nazw różnych, bo to nie tylko zboże było, ale zboże tutaj jakby największe znaczenie miało dla Kazimierza. Więc tych spichlerzy było kilkadziesiąt, co najmniej około 60. Zachowało się kilka do naszych czasów. Krótko mówiąc, no, cały czas musimy mieć świadomość, że mieliśmy wielką historię, wielką i znakomitą. I to dopiero gdzieś około X wieku, sądzę, że już wtedy Wetrzna Chora była żywym ośrodkiem handlowym, padliśmy ofiarą konkwisty dokonanej przez Rzym. I znając efekty konkwisty hiszpańskiej w Ameryce, możemy się tylko domyśleć, ile naszych skarbów narodowych zostało zniszczonych i spalonych w imię nowej ideologii i nowego europejskiego porządku. Także wspomniałem wcześniej, że Kazimierz Dolny, Wetrzna Chora była
największym portem handlowym, największym portem rzecznym w ówczesnej Europie. Ten port rozciągał się mniej więcej na długości 3 kilometrów od takiego zakrętu, jak się wjeżdża w Kazimierz, tam jest pierwszy spichlerz pod Żurawiem, aż gdzieś do kamieniołomów, do nie wiem, czy Andrzej wiesz, gdzie te kamieniołomy się znajdują. No nie. Nie? Nie byłeś w kamieniołomach? Nie byłem. No to tak na samym końcu Kazimierza, tam naprzeciwko Janowca, tam jest ta przeprawa przez Wisłę. Mhm. Więc ten port rzeczny rozciągał się na odcinku mniej więcej 3 kilometrów. I handlowano tutaj różnymi rzeczami. Wspomniałem wcześniej, że to nie tylko zboże było, chociaż zboże miało tutaj największe znaczenie, ale to nieco później. No, pewnie większość z nas wie, co to są dymarki. Jako ty, że ty jesteś tam bliżej Kielc, zapewne wiesz, co to są dymarki, prawda? Tak jest, tak jest. Takie pierwotne huty, których było tysiące na ziemi kieleckiej. A przecież ziemia kielecka tu w pobliżu, zaraz kilkadziesiąt kilometrów dalej, prawda? Na zachód. W Sandomierzu pobliskim znajduje się muzeum, gdzie poświęcone między innymi dymarkom kieleckim. I tam znalazłem taką notkę, że z Kazimierza Dolnego, no nie tylko z Kazimierza, ale w ogóle z ziem polskich, wyeksportowano w cały obszar ówczesnego Imperium Rzymskiego, czyli gdzieś 2000 lat temu, no trochę później i wcześniej również, 20 kilka milionów ton żelastwa. No, nazwę to żelastwem, jako że to było pod różną postacią. Żelazo, stal, narzędzia. Mniej więcej 1800 lat temu jeszcze Wikingowie spływali Wisłą od strony Bałtyku aż do Kazimierza właśnie po naszą stal, po nasze narzędzia, po miecze, po zbroje. Nasze miecze wykuwane na ziemi kieleckiej i w Kuźniach, na Lubelszczyźnie, w Kieleckiem, nie ustępowały mieczom damasceńskim. I no, chcę Państwu powiedzieć, że to żelazo zaopatrywało, te dymarki kieleckie zaopatrywały całe Imperium Rzymskie. Więc musiano to transportować jakoś tak naokoło przez Bałtyk aż do obszaru Morza Śródziemnego. Rzymianie nie wytapiali sami żelaza, nie potrafili tego. To tutaj na naszych ziemiach robiono to znakomicie. Jeszcze niedawno w każdej wsi w całej centralnej Polsce była kuźnia. Nie wiem, czy ty to pamiętasz jeszcze, Andrzej? No nie wiem, może i była, ale chyba nie i nie zwróciłem na to uwagi. No w każdym razie w Kazimierzu Dolnym to chyba było kilka kuźni, jako że tutaj jeszcze do niedawna była taka kuźnia blisko Wisły na ulicy Senatorskiej. No, tam jakaś sprzedaż pamiątek się w tej chwili odbywa. W każdym razie, ponieważ tutaj było skrzyżowanie szlaków handlowych, więc wóz z kołami to był bardzo cenny pojazd. I musiano go naprawiać, także mówię, że tych kuźni było rozsianych na całej Lubelszczyźnie, w Kieleckiem, tysiące. My byliśmy społeczeństwem kompletnie jakby samowystarczalnym. Różne rzeczy, narzędzia, różne dobra. No, wracając do wozów kołowych, to chcę Państwu powiedzieć, że koło zostało znalezione, pierwsze koło jeszcze przed Sumerami właśnie na ziemiach polskich. I to tutaj nie da
niedaleko całkiem, z Kieleckiem, jest taka miejscowość Bronocice. To sobie poszukajcie Państwo, tam jest taki słynny głaz z rysunkiem znaleziska. Gdzieś w latach 60. naukowcy, historycy znaleźli tam fragmenty naczynia, na którym było wyrysowane, na którym był wyrysowany wóz z kołami. I naukowcy datowali ten zabytek na mniej więcej 5,5 tysiąca lat przy pomocy tej metody węglowej. No i te utrwalone na wazie wozy z Bronocic są wcześniejsze od kredowego modelu koła znalezionego przez ekspedycję holenderską na stanowisku gdzieś tam w Syrii, nad środkowym Eufratem. Także mówię, my mamy wspaniałą historię sięgającą tysięcy lat, tylko ta historia została nam wymazana, jakby kompletnie utajona. Owszem, ona jest gdzieś dostępna, jak ktoś chce sobie poszperać w różnych bibliotekach, to jeszcze można znaleźć różne ślady naszej wspaniałej historii. A dobrze, a w takim razie wróćmy do tego pytania kolejnego. Dlaczego Kazimierz Dolny? Tłumaczyłeś mi to, dobrze by było, jakbyś opowiedział to również naszym widzom. Gdzie jest ten właściwy Kazimierz albo ten Kazimierz Dolny? No to po prostu z Norbertanki, zakonnice na cześć tego Kazimierza Sprawiedliwego, tego księcia sandomierskiego, nazywały to miejsce Kazimierzem Dolnym. No Dolny dlatego, że Górny jest w Krakowie. Ta dzielnica krakowska zwana Kazimierzem. No to tylko tyle. Także to jest na cześć księcia sandomierskiego, Kazimierza Sprawiedliwego. Nie Kazimierza Wielkiego, jak to często przewodnicy tłumaczą tutaj turystom, że Kazimierz jakby jest przypisany Kazimierzowi Wielkiemu. Owszem, są jakieś legendy, że on tutaj bywał, że zbudował ten zamek, ale musimy mieć świadomość, że ten zamek kazimierski, te ruiny są zbudowane na szczątkach wcześniejszych budowli. Większość zresztą takich zamków jest zbudowanych na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej Polski na szczątkach wcześniejszych budowli. Często na fundamentach były jakieś budowle, na fundamentach kamiennych były budowle drewniane, potem je burzono i przebudowywano na murowane. Mhm. Także to był pewien proces, który trwał setki, tysiące lat. Mhm. Co się potem wydarzyło? Jak to potem wyglądało w późniejszych wiekach? No, Kazimierz Dolny był niestety ciągle, ponieważ dzieje Rzeczpospolitej były bardzo burzliwe. Kolejne wojny, pożogi. No, niestety również niszczyły to piękne miejsce. Był tutaj piękny okres świetności. Wspomniałem wcześniej, że tak mniej więcej od końca XV wieku do potopu szwedzkiego, do połowy XVII wieku. To był czas prosperity, kiedy miasteczko się wzbogaciło właśnie na handlu zbożem. I no jeszcze kilka nielicznych spichlerzy zbożowych, które ocalały, istnieją do dzisiaj. No aktualnie są dwa spichlerze remontowane. Można je zobaczyć, wjeżdżając do miasteczka, ale one są gdzieś tam z końca XVI, początku XVII wieku. Także Kazimierz został złupiony, zniszczony przez nawałę szwedzką.
ostatnie może 200-300 lat, od 400 jest wiele, wiele zachowanych starszych budowli, chociażby ta słynna wieża, o której wspomniałem wcześniej, ale żaden z historyków nie potrafi jej dokładnie datować. Oficjalnie mówi się, że ona ma jakieś 800 lat. Według moich dociekań jest znacznie starsza. Część dolna, tego nikt nie potrafi określić dokładnie, jest starsza, a potem została nadbudowana, część górna może ma około 800 lat. Oficjalnie mówi się, że to był taki punkt widokowy, żeby obserwować, co się dzieje na Wiśle, że obserwowano nadpływające łodzie po to, żeby pobrać myto, żeby po prostu, bo tu tam był punkt celny. No ale to taki oficjalny przekaz. Także to tak jest w ogromnym skrócie. Myślę, że przypomnieniu, bo już wspomniałem, nie wiem kiedy, w jednym z programów, ale przypomnieniu należy dać upust i jeszcze raz opowiedzieć tę historię z czasów II wojny światowej, której ostatnio byliśmy uczestnikami jednej z uroczystości, tak, i kolejnej rocznicy. Warto by było powiedzieć i pokazać, jacy ludzie tam mieszkają, jakie tam są geny, jaka tam jest zapisana wewnętrzna ludzka sprawiedliwość. Jakbyś mógł opowiedzieć tę historię, która jest już historią II wojny światowej, lat 40. minionego wieku. Więc Kazimierz Dolny, Wieczna Góra wcześniej, osada, a potem miasto królewskie, no było zawsze miejscem handlu i przemysłu. To było bardzo prężne miasteczko z niezwykłą społecznością. No, aktualnie ta społeczność jest bardzo taka przemieszana. Myślę, że tych rodowitych Kazimierzaków niewielu zostało, ale chcę wspomnieć, że gmina Kazimierz Dolny, która liczy w tej chwili niespełna tam jakieś 7,5 tysiąca mieszkańców, zapisała się niezwykle w historii ostatniego stulecia, szczególnie właśnie w ostatnich czasach II wojny światowej. No chociażby fakt, iż połowa, około 50% miejscowej społeczności straciła życie w czasie II wojny światowej, świadczy o niezwykłych rzeczach, które się tu działy. Najpierw Niemcy wymordowali ludność żydowską. To nastąpiło w pierwszym rzędzie jeszcze w 1942 roku. Następnie zabrali się za ludność polską rdzenną, jako że Kazimierz Dolny i gmina miejscowa była matecznikiem ruchu oporu. Tutaj już w 1939 roku powstał pierwszy oddział bojowy, zakonspirowany głęboko, przy czym muszę powiedzieć, że biorących udział w konspiracji na terenie całej gminy, czyli jakby zakonspirowanych ludzi przeciwko okupantowi, było około 1000 osób, co na taką gminę, która liczy około 7 tysięcy mieszkańców, stawia tę gminę no, niezwykle wysoko. Więc już od 1939 roku, od jesieni 1939 roku, zaczął funkcjonować tutaj oddział głęboko zakonspirowany, który się okopał jakby w pobliskich wąwozach. Oddział ten pod dowództwem Jana Płatka, słynnego Kmicica, pseudonim Kmicic, działał przez kolejne 3 lata. Niestety Jan Płatek zginął od skrytobójczej kuli. Jego kolega, który potem się okazał konfidentem gestapo, zastrzelił go.
No, ale to jest dość długa historia. Może poświęcimy temu oddzielną audycję, bo to musiałbym kolejną godzinę jakoś bardziej szczegółowo opowiadać o tym. W każdym razie Jan Płatek leży na cmentarzu kazimierskim. Można się przejść tam gdzieś w górnej części, na samej górze. No i też, tak jak cała nasza historia, jest to postać wymazana z naszej pamięci. Tutaj co roku się odbywają uroczystości poświęcone tak zwanej krwawej środzie, ale żaden z oficjeli, nikt nie wspomina o Janu Płatku. I dlaczego ta krwawa środa się odbyła, gdzie środę listopadową w 1943 roku Niemcy wymordowali w jeden dzień kilkuset mieszkańców Kazimierza i okolic. No potem okazało się, że po prostu byli to zakonspirowani członkowie ruchu oporu współpracujący z Janem Płatkiem. I ci ludzie zostali wydani Niemcom przez konfidentów. No, tak jak mówię, wcześniej wspomniałem, to musiałbym długo o tym opowiadać. Też tę historię opisałem dość szczegółowo. I to wszystko, co mówię, ma związek z tym, co się teraz dzieje. Także to pozornie jakby nie ma znaczenia, ale są przeróżne podteksty, chociażby fakt, że mówię przez kolejne lata, kiedy odbywają się uroczystości poświęconej krwawej środzie, nikt nie wspomniał o Janu Płatku. Bardzo niewielu mieszkańców wie o nim w ogóle. No owszem, to była głęboka konspiracja. To nawet w najbliższych rodzinach nie wiedziano, że ktoś jest w konspiracji. No ale ktoś wreszcie powinien odsłonić prawdę. Podobnie. Tak, słychać mnie? Tak. Cały czas się przysłuchujemy, tak nie przeszkadzaj. No ja może tak chaotycznie trochę opowiadam, bo jest tego dużo. Nie wiem, nad czym wolałbyś, żebym się skupił. Znaczy, na pewno historia wymaga rzeczywiście dużo więcej czasu, ale na pewno należy wspomnieć o tym, że zdrajcy, konfidenci, podstawieni, przekupieni, którzy spowodowali po pierwsze mord na zakonspirowanej jako ramię zbrojne społeczności, ludności Kazimierza Wielkiego, którzy zresztą wcześniej dopuścili się straszliwej rzezi łącznie z jakąś tam ilością dzieci, z czego najmłodsze dziecko miało chyba pół roku, na pewno kilka miesięcy, gdzie żołnierz niemiecki, dobijając to dziecko, stanął mu na piersi i rozbił mu głowę. Zresztą to był standard nie tylko przez Niemców używany, ale i przez praktycznie przez każdą nację, która nas najeżdżała. Co jest warte przypomnienia tej historii? Być może jest to jedyny albo jeden z nielicznych przypadków w Polsce, że ludność Kazimierza Dolnego wespół z partyzantami, z żołnierzami zakonspirowanymi, którzy działali na tym terenie, wytropili i ukarali wszystkich, nie tylko odpowiedzialnych, nie tylko uczestników, ale wszystkich tych, którzy pomagali w uczynieniu tej zbrodni. To jest ważne. Że... To nie tyle ludność, tylko właśnie partyzanci z oddziału Jana Płatka wykonali egzekucję na większości tych niemieckich zbrodniarzy, którzy brali udział w tych zbrodniach w Kazimierzu i w okolicy, bo to w całej okolicy oni tutaj rozprawiali się z zakonspirowanymi ludźmi, no w pobliskiej Barchatce, w Bochotnicy, wszędzie tutaj ginęli ludzie. Mówię, wcześniej rozprawili się z ludnością żydowską, no ale to jest oddzielny wątek kompletnie. To też można by temu poświęcić może innym razem parę minut, jako że ta historia też jest nieco zafałszowana. No i cóż, potem nawała sowiecka, 1944 rok.
właśnie konfidenci, którzy przeżyli wojnę, okupację, bardzo szybko stali się znowu konfidentami, ale po stronie sowieckiej. Mało tego, wielu z nich dostąpiło różnych zaszczytów w nowych czasach komunistycznych i to jest taka jakby hańbiąca część naszej historii. Tadeuszu, idźmy za ciosem, bo zaraz gładko przejdziesz dalej. Wielu z nich, którzy dostąpili zaszczytów w późniejszych latach PRL-u, to są rody, które powstały i ciągną się do tej pory. Wielu z nich jest umiejscowionych w takich sferach chociażby jak sądownictwo, jak prokuratura. To są, proszę Państwa, ci ludzie, którzy najpierw kolaborowali, dzięki takim ludziom ginęli chociażby żołnierze pokroju Kmicica, czyli Jana Płatka. Ginęły całe rodziny. Oni zakonspirowani potem gładko przeszli. To nie tylko są ludzie, którzy przyjechali na czołgach po 1945 roku. To są też ludzie, którzy tutaj byli, żyli w tej społeczności, którzy bardzo łatwo się odnaleźli w tej rzeczywistości. Dlatego takie ważne jest moje przesłanie, żebyśmy sprawdzali rodziny. Tatusia, dziadziusia, babuszkę, mamusię. Kto, tak, w jaki sposób... Nasza elita została doszczętnie wytrzebiona. Tak. Po prostu my nie mamy elity. Jest dlatego bardzo, teraz, bardzo proszę Państwa, trudno się odbudować. Dlatego przychodzi rozkaz ludobójstwa na narodzie polskim i ci ludzie, którzy są w sferach medycznych, sądowniczych, w sferach siłowych, oczywiście w edukacji, nie mają z tym najmniejszego problemu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że taka ludność, rdzenna ludność, która chociażby zamieszkiwała obszary Wiecznej Góry i Kazimierza Dolnego, wszystkich wsi, aż po skraj Lubelszczyzny, aż po Kieletczyznę tu wspomnianą, aż po ziemię radomską, bo pamiętajcie, że moi drodzy, że Radom i nasze ziemie okoliczne są na siłę wciągnięte do Mazowsza. My historycznie, że tak się wyrażę, terytorialnie nie jesteśmy żadnym Mazowszem. Jesteśmy ziemią radomską. To też na to potrzeba specjalisty i odpowiedniego programu. Dlaczego jesteśmy zamilczani? Dlaczego historia Radomia, ziemi radomskiej jest prowadzona w takim, a nie innym sposobie? Dlatego teraz ci ludzie, którzy nie tylko za miskę ryżu, ale i za system to wymyślił bardzo łatwo, za darmo od strony systemu, bo bardzo często przejmowali majątki, przejmowali dobra, nawet ludzkie, tych ludzi, których wcześniej mordowali. Ci ludzie bardzo płynnie w ten system weszli i nie mają teraz problemu z polskim unicestwianiem kultury, tradycji, ale i fizycznym unicestwianiem, bo oni w genach z pokolenia na pokolenia cały czas to robili. Dla nich nie ma różnicy, czy robią to w taki sposób, jak robią teraz, czy robili to w 43, 44, bądź po 45 roku. Gra się nie zmieniła. Zmienił się sprzęt, zmienił się mundur, zmieniło się godło, ale to są cały czas ci sami ludzie. Dlatego to jest tak bardzo ważne. I dochodzimy tutaj do clue. Ktoś by powiedział, ktoś tu napisał, ktoś wyskoczył z tekstem, nie słuchał pewnie mojego wprowadzenia. Polska płonie, a my o takich baju-baju, a my o takich bajkach. Właśnie z tego to wynika. Po to jest przeprowadzona ta lekcja historii dzisiejszej, no tak, za którą ci, Tadeuszu, bardzo dziękuję, żebyśmy wyciągnęli wnioski, żebyśmy doszli... Ja chcę dodać, że w samym Kazimierzu wskutek donosów sąsiadów Niemcy aresztowali ponad 300 osób. To jest 10% wszystkich mieszkańców miasteczka. No i musimy się rozejrzeć wokół. Sądzę, że jak jakaś taka sytuacja wojenna nastąpi znowu, to znowu będą jacyś ludzie na nas donosić coś i te aresztowania będą znowu miały miejsce. Także że musimy się uczyć naszej historii, jak to było naprawdę. Mm-hmm. Tak. Musimy się uczyć, jak to było naprawdę, mieć tę wiedzę proszę Państwa, w końcówkach paluszków. A propos historii, takim moim marzeniem byłoby to, żeby każdy prawdziwy Polak z krwi i kości znał historię całego kraju, ale żeby się specjalizował w historii własnego regionu, bo w szkołach tego nie uczą. Trzeba dokonać wielkich starań i są dwie drogi. Albo rozpoczynamy swoje śledztwo, staramy dotrzeć się do nowych źródeł, starodruków, średniej
średniego wieku, porównywać, wyciągać wnioski, rozmawiać z ludźmi, ale możemy też iść na skróty, dotrzeć do takich ludzi jak Tadeusz Strzępek, których jest w Polsce, w każdym regionie, na pewno wielu, i z takimi ludźmi rozmawiać. Oczywiście nie mówię, żeby bezkrytycznie przyjmować to, o czym Tadeusz mówi, ale sprawdzać, interesować się. Niech to będzie częścią naszej edukacji lokalnej. Niech to będzie częścią edukacji dzieci, młodzieży, która niestety o tych naszych lokalnych wydarzeniach, czasami bardzo nieodległych, bo wydarzenia z 1943 czy 1944 roku mają to do siebie, że wiekowi, ale żyją jeszcze, proszę Państwa, Jeszcze żyją świadkowie, świadkowie tamtych zdarzeń. naoczni, ludzie, którzy w tym uczestniczyli. My, Tadeuszu, dobrze wiesz, że będąc na tej listopadowej, na tym listopadowym, na tej uroczystości, witaliśmy się, podawaliśmy rękę kobiecie, która przeżyła tę masakrę. W tradycyjny sposób jej mama przykryła ją własnym ciałem, kiedy nie wiem, jak to nazwać, to nie byli ludzie. Zwierzęta też nie można zwierząt obrażać. Bestie w ludzkiej skórze, kiedy mordowały, strzelały dzieciom, starcom, kobietom w głowy, rozdeptywały te bestie butami tych ludzi. Ta kobieta przeżyła jako kilkuletnia dziewczynka, bo mama przykryła ją własnym ciałem. To jest ta, proszę Państwa, bezgraniczna miłość. Coś, co w obliczu największej tragedii w pojmowaniu sensu ludzkiego, nie sensu boskiego, sensu ponadwymiarowego, ale ludzkiego, tego naszego, to jest największy heroizm, oddać własne życie za drugą osobę. Coś, co jest dla mnie niezrozumiałe w tej chwili, to jest znowu konsekwencja wyciągania wniosków z historii. Jeśli w tamtych czasach matka potrafiła własnym ciałem przykryć dziecko i przyjąć tę kulę, być zmaltretowana, żeby nie mieć pewności, że dziecko przeżyje, ale jednak iść i to zrobić, a w dzisiejszych czasach rodzice prowadzą dzieci za rączkę, bądź w ogóle nie reagują na to, co robią, zamiast przykrywać własnym ciałem. Oczywiście mówię w przenośni, czyli walczyć. Mimo wszystko w czasach, które są mniej jeszcze, na razie, barbarzyńskie niż wtedy, bo wtedy nie było dyskusji. Spędzało się takich No, ludzi. wtedy przynajmniej było wiadomo, kto jest wróg, kim jest wróg i jak należy postępować, prawda? Teraz to wszystko jest pięknie zakamuflowane. Niemniej, proszę Państwa, jesteśmy wielkim narodem, dumnym o niezwykłej historii, o niezwykłym bogactwie. Nasz język polski jest najpiękniejszym językiem na świecie. O niezwykłej wibracji. Proszę Państwa, jesteśmy, powtarzam, dumnym narodem i nikt nam nie będzie narzucał tutaj jakichś swoich praw i tego, czy mamy nosić jakieś maski, czy nie. Do cholery, co jest? Dlaczego ten naród się jeszcze nie obudził? Może właśnie dlatego, że procent i ciężar, akcent został przesunięty przez tych ludzi, którzy od któregoś tam roku byli tu instalowani. Do niedawna mówiliśmy po 45. Niestety ta instalacja przebiegała dużo wcześniej. Już pod zaborami była mieszana nasza krew w sytuacjach przyspieszenia historii, na przykład w Miednoje, Charków, Katyń, Powstanie Warszawskie. Robiło się czystkę, robotę, którą robili w ciągu kilkudziesięciu godzin. Permanentnie niszczono Robili naszą to tak, w elitę, ciągu także. kilku godzin. Chociażby przypomnijmy rzeź Woli, która była czymś okropnym, była czymś w rodzaju ludobójstwa, opętania wręcz przez siły nieczyste, Wołyń i tak dalej. To w ciągu kilku godzin robili taką robotę ludobójczą, jak w ciągu kilkunastu lat wcześniej, poprzedzających te całe sytuacje. Dlatego, proszę Państwa, to się nic nie zmienia. Wyciągajmy wnioski, słuchajmy tego, odnośmy to do dzisiejszej sytuacji, bo być może co niektórzy z nas są zahipnotyzowani, być może nie rozumieją, nie chcą otworzyć oczu. A tego typu historia mnie i Tadeuszowi, bardzo bliska, ze względu na nasze pochodzenie, zamieszkanie. Tadeusz mieszka tam na miejscu. Ja jestem dosłownie kilkadziesiąt kilometrów. I tak naprawdę od miejsca zamieszkania do Kazimierza Dolnego ja mam jakieś 50 kilometrów, więc czy nawet niecałe. Dlatego też, moi drodzy,
poznajmy tą historię, zobaczmy, że to wszystko zawsze tak samo działało i przetrwaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że poprzednie pokolenia były w stanie tak wiele poświęcić dla wolności, dlatego żebyśmy zostali tym narodem dumnym, którym jesteśmy, pokolenia, które były w stanie się poświęcić dla własnych dzieci, oddać życie, czyli wara, ręce precz od naszych dzieci, absolutnie, w ogóle bezdyskusyjnie, zarówno tych nienarodzonych, jak i tych, które już są na tym świecie. To już tłumaczyłem wielokrotnie i silny, mocny naród, zbudowany z silnych i mocnych obywateli, uczestników, ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nigdy nie będzie miał w głowie, żeby krzywdzić własne dzieci, żeby to robić świadomie, żeby to robić z premedytacją, żeby to robić w długim okresie czasu. Także szanowni państwo, niech cykl historyczny, który chciałbym rozpocząć w Głosie Obywatelskim, o tym mówię od roku, ale nie jest to proste, żeby tutaj ściągnąć do współpracy takich ludzi jak Tadeusz, niech on nam cały czas buduje naszą świadomość, bo bez świadomości nie ma wolności. Bez wolności nie ma człowieczeństwa. Głównym składnikiem człowieczeństwa jest wolność. Możemy żyć bardzo łatwo, wygodnie, ale jeżeli nie będziemy mieli wolności, to będziemy tylko i wyłącznie wydmuszką. Bez wolności nie ma człowieczeństwa. Bez dwóch zdań, drodzy państwo. I tę wolność możemy kształtować tylko świadomością, a świadomość to jest poznawanie naszej historii. Tak jest. Namawiam państwa do studiowania naszej historii, naszej wielkiej historii, i kiedy troszeczkę poznamy głębiej tę historię, to myślę, że się obudzimy wreszcie. Tak jest. Nie wiem, może to być świetny apel. Minęła godzina naszego programu, może to być świetny apel. Jeżeli, Tadeuszu, będziesz w stanie czasowo i przygotujesz sobie dalszą część opowieści o historii, opowieści o sztuce jako z wykształcenia artysta, tak to można powiedzieć, i zresztą poniekąd tym się przecież zajmujesz w życiu codziennym, to bardzo cię zapraszam do współpracy. Możemy zrobić kolejny odcinek. On się nie musi wcale ograniczać do przestrzeni Kazimierza Wielkiego. On się może rozbudować chociażby o całą Lubelszczyznę, bądź o inne wydarzenia. Zostawiam to do twojej decyzji z tego względu, że to ty wiesz, co nam chcesz przekazać. Bardzo się cieszę, że otworzyliśmy sobie, nazwę to, portal. No, ja też się cieszę i bardzo ci, Andrzeju, dziękuję, że się zbliżyliśmy, że od miesięcy często cię słucham i śledzę, co robisz, także pozdrawiam cię serdecznie i wszystkich słuchaczy oczywiście, stąd, z tego pięknego miejsca, z Kazimierza Dolnego. Ja mogę tylko dla państwa informacji i tak troszeczkę, żeby wprowadzić element sensacyjny do tego chyba takiego troszkę akademickiego odcinka dzisiaj wykładu, wprowadzić tę informację, że z Tadeuszem nie mogłem się od wielu tygodni skontaktować. Jego numer był tak jakby generalnie inaczej. Wielu z was, ludzi, z którymi nawiązałem wcześniej kontakty, jestem w stałym kontakcie, piszemy sobie, ma pretensje, że nie odpisuje na SMS-y, że nie reaguje. Drodzy państwo, nie wiem, czy macie taką możliwość sprawdzenia w swoich telefonach, ale praktycznie już w tej chwili w ogóle do mnie nie dochodzą SMS-y, nie dochodzą do mnie powiadomienia. Bardzo często jest tak, że do mnie ktoś dzwoni, ja odbieram i wtedy jest informacja, że rozłączam i przez 3 minuty jest system zawieszony. Mam albo zhakowany telefon, albo przechodzi przez jakąś służbę, która ma, nie wiem, przeciążony sprzęt, albo jest troszkę nieudolna. Więc chcę wam powiedzieć taką informację sensacyjną. Ktoś od dłuższego czasu bardzo chciał, komuś bardzo zależało, żebym ja z Tadeuszem Strzępkiem się nie mógł porozumieć, skontaktować. Dokładnie trwa to od wielu tygodni. Pamiętam, jak były jeszcze ciepłe dni, to było we wrześniu tego roku, kiedy z rodziną czasami jeździliśmy do Kazimierza, bo uwielbiamy to miejsce, i tam, biorąc telefon, nie byłem w stanie się do Tadeusza dodzwonić, bo zapowiedział, jeśli będziesz w okolicy, zadzwoń, będę miał chwilę czasu, to cię zaproszę, oprowadzę, coś ci opowiem. Więc ja na pewno, domyślacie się, nie chciałem
takiej okazji zmarnotrawić i przez kilka tygodni nie pozwolili nam się ze sobą skontaktować. Także tym większą mam, Tadeuszu, dzisiaj, tym większą mam satysfakcję, że ten program się jednak odbył. Jeśli się czegoś bardzo chce i w spokoju nad tym pracuje, to do tego można dojść. Także ja Ci bardzo dziękuję za ten udział w programie. Powtarzam, drodzy Państwo, jeśli Tadeusz przygotuje kolejny odcinek, w ciemno robimy kolejny, w ciemno ciągniemy ten cykl historii, jeśli wśród nas, bo przecież Tadeusz tak nie poznał jako głosowicz i za chwilę może to potwierdzić, bo oddam mu głos, żeby się z Wami, drodzy Państwo, pożegnał. Jeśli wśród nas są ludzie pokroju Tadeusza, którzy mają i wiedzę, i chęć podzielenia się z nami faktami historycznymi, najlepiej z własnego obszaru, gdzie mieszkają, ten patriotyzm lokalny to jest najwspanialsza rzecz, jaka może być. To jest po prostu, to jest jak tlen. Tak powinno być. To zapraszam do współpracy. Zapraszam. Bezpieczniej będzie mimo wszystko wysłać SMS-a. Może ten SMS do mnie dojdzie. Śmieszne jest nawet, że SMS od mojej żony, która mi wysyła czasami prośbę o zakupy, dochodzi po 4, 5, 6 dniach, co jest już absolutnie nieaktualne. Także znajdźmy w tym wszystkim odrobinę śmieszności. Nasz wróg niech widzi, że nas to wszystko bawi, że my mamy tak dużo siły i mamy tak dużo poczucia humoru, które nas będzie utrzymywać na wierzchu, że potrafimy sobie z tym poradzić. Wiadomo, w niczym przesadzać nie można, ale myślę, że przedawkowanie dobrego humoru, dobrego nastroju to chyba jest rzecz, która jest niemożliwa. Więc tego Państwu życzę, tego życzę Tadeuszowi. Apeluję jeszcze raz, jeśli są takie osoby, które chciałyby się podłączyć pod cykl historii, edukacji, zapraszam do współpracy, chętnie udostępnię antenę. A teraz, Tadeuszu, oddaję Ci czas, żebyś mógł zakończyć ten program i pożegnać się z naszymi widzami. No więc, Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za ten czas piękny. Chciałem podziękować wszystkim słuchaczom za uwagę i tak sobie myślałem teraz przez moment, że kolejną audycję moglibyśmy zrobić o naszym języku, o naszym polskim języku, najpiękniejszym języku na świecie. Powiedziałem wcześniej to już, o naszym polskim języku, który jest macimową, matką wszystkich języków indoeuropejskich. I jak poznamy bliżej, jaka to niesamowita wiedza jest w naszym języku zawarta, wiedza archeologiczna do badań, to wtedy zrozumiemy, jak wielką historię mieliśmy, jak wielkim narodem jesteśmy. Także tymczasem dziękuję. Rozumiem, bardzo Ci dziękuję. Ja rozumiem, że zapowiedziałeś temat kolejnego odcinka, który przygotujesz o naszym języku. Dobrze zrozumiałem. Macimowa. Był taki wielki nasz artysta, rzeźbiarz Stanisław Szukalski, który napisał, no nie jest to książka, to jest wielkie dzieło wielotomowe, 45 tomów, taki manuskrypt wielki, niewydany nigdy. On ten manuskrypt zatytułował Macimowa, więc może o tym troszeczkę opowiem. Świetnie. Proszę Państwa, mamy nawet tytuł kolejnego programu. Ja sobie tu jeszcze jedną rzecz zapiszę, która mi przyszła teraz do głowy. Drodzy Państwo, mamy tytuł nawet kolejnego programu. Teraz wszystko zależy od Tadeusza, kiedy powie, że jest gotowy. Świetnie. To jest sól, to jest krew głosu obywatelskiego. Jeszcze raz bardzo pozdrawiam Tadeuszu. Pozdrawiam cały Kazimierz Dolny i tak jak Państwu obiecuję, że dokonam wszelkich starań, żeby kolejne programy tego typu się odbyły i kolejny program z Tadeuszem, żeby się tutaj odbył. Tak, Tadeuszu, mogę Ci obiecać, że jak będę miał tylko chwilę wolną, wsiadam w samochód i zwalam Ci się na głowę, niezależnie od pogody. No, tu jest ogromna kopalnia wiedzy w tym Kazimierzu, bo to przeróżne wątki tutaj są i artystyczne, i jakieś przemysłowe, i archeologiczne, i różne inne. Mhm. Świetnie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Czołem. Pozdrawiam wszystkich. Czołem. Tadeusz odpocznie, ale tylko chwilę, bo
Mam nadzieję, że zabierze się do przygotowania kolejnego programu o polskim języku, jakże wspaniałym. Ktoś tu napisał, żeby go nie masakrować wulgaryzmami. Szanowna pani, bo chyba to pani napisała, Kasia B. I żeby nie masakrować naszego języka wulgaryzmami, nie wiem, kim jest Kasia B., ale jeśli to jest krakowska niewiasta, to już wiem, jaką będę miał pewnie rozmowę. Jeśli nie, to pozdrawiam równie gorąco. I proszę Państwa, chyba staję się coraz starszy, bo zaczyna mnie też to bardzo przeszkadzać. Wulgaryzmy są potrzebne. Wulgaryzmy są, proszę Państwa, przedstawieniem, wyrzuceniem z siebie pewnego rodzaju emocji. Ale jak sami wiemy, nie możemy być cały czas na petardzie, na tych emocjach. Więc te wulgaryzmy, nawet jeżeli będą i mają być stosowane, niech one będą stosowane rzadko, dosadnie i w chwilach, kiedy to naprawdę jest potrzebne, a nie jako przecinek albo jako alternatywa dla merytoryki. Tak, tego słowa mi brakowało. Niech wulgaryzmy nie będą alternatywą dla merytoryki. I rzeczywiście polski język, polska kultura, polska historia to jest ogromna, największa chyba broń. Największa broń, którą obok honoru w tej chwili mamy. My ludzie z jednej strony bardzo słabi i malutcy, albo malutcy w stosunku do tych łobuzów, którzy są nad nami, a z drugiej strony to jest właśnie chyba jedyny sposób, jedyna droga na to, gdzie jesteśmy i jedyny obszar, gdzie jesteśmy od nich dużo więksi. I tu się wszystko zaczyna. Wszystko się zaczyna w głowie. Na początku było słowo i ciałem stało się słowo. I jeżeli będziemy się wewnętrznie udoskonalać, to się wszystko zmaterializuje. Nie mam co do tego krakowska, tak, Kasia B. napisała. No to już wiemy. Także pozdrawiam. Także to się musi materializować, to musi być z wnętrza. Nigdy nie powstanie żaden film od tak. Musi być najpierw scenariusz, musi być założenie, musi być kręgosłup, musi być słowo. I tak też wydaje mi się, że nawet jakikolwiek ruch, oddolny ruch oporu, ruch, który chce zmienić rzeczywistość, wybudować ją po swojemu, od tego powinien zacząć. Ktoś mi podpowiada, że malutki, a malutczy, malutcy, malutki, no dobra. Pisz historię, ktoś napisał, Jolanta Polonia, ach, pozdrawiam. Bez wulgary się nie da, adekwatne do sytuacji. Właśnie, także nie nadużywajmy tego, bo wiemy doskonale, że wszystko, jeśli jest nadużywane, traci na swojej mocy i wadze. To tyle moich tutaj filozofii, mojego mądrzenia się. Dziękuję Ci za fajny, piękny program. Ja też dziękuję Tadeuszowi, który ten program skonstruował, który ten program nam tutaj stworzył. Niech on się niesie, niech przejdzie do historii i w ten sposób proszę Was, moi drodzy, walczmy. Co oczywiście, muszę to powiedzieć na sam koniec, co oczywiście nie zwalnia nas z codziennej pracy, z codziennej aktywności, każdego na miarę swoich możliwości. Tym samym kończę ten program. Żegnam się z Wami i prawdopodobnie do wtorku, gdyż jutro mam zajęcia, nie będzie programu, ale w przyszłym tygodniu postaram Wam się to zrekompensować. Wszystkiego dobrego, zajęcia związane z watahami Głosu Obywatelskiego, żeby tu nie było najmniejszych wątpliwości w terenie. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia.